Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. I Biblia to wciąż Boże Słowo skierowane do nas z głębi jego serca. Posłuchaj dziś tych słów. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwe, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Pewnego razu ktoś rzekł do Pana Jezusa: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Jezus odrzekł: u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Idź, jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I wiemy, że został uzdrowiony jego sługa od tamtej godziny. Hej, ta Biblia, która leży przede mną, to słowa Jezusa, to słowo Boga. Pomyśl, że ta księga nie tylko zawiera Boże Słowa, ale ona jest Bożym Słowem. Nie jest to księga o przeszłości, o przyszłości. To jest Jezus mówiący do mnie tu i teraz. I traktuj to słowo jak osobę, szczególnie gdy czytasz Nowy Testament. Czytaj ją tak, jakby sam Pan Jezus mówił do ciebie tu i teraz. I wiesz co? To zapisane Boże Słowo jest tak dobre, mam na myśli żywe i skuteczne, jak jego fizyczna obecność. Jak gdyby on sam fizycznie przyszedł do ciebie w uwielbionym ciele i z tobą rozmawiał. I wtedy twoja wiara będzie żywa i skuteczna. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.